Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol, witam w kolejnym odcinku z Grand Theft Auto Online. W dalszym ciągu zbieramy pieniądze. Naprawdę brakuje już niewiele, 60 tysięcy i mamy swój przytulny kącik, swoje gniazdko. Jest ciekawe, czy będzie prysznic. Nareszcie będzie można się umyć. Bo nie wiem, czy tam w garażu założyliście, ale tam w garażu nie było nic z tych rzeczy, niestety. Więc jakby na to nie patrzeć, to te 170 parę odcinków Super Lama cały czas na jednym umyciu się. I to tym w początkowej cutscence, czego ja szukam, Solwaxu oczywiście. No dobra, jak to można zarobić inaczej niż poprzez wykonywanie misji i bawienie się w Destruction Derby? Nie no, można jakąś nagrodę upolować, tylko kurczę, jest jakaś w ogóle? Rzućmy okiem. Ej, tam się coś dzieje, faktycznie. Dobra, tutaj w prawo. Dobra, sorry. To nie powinno mieć miejsca, ale mapka troszeczkę zasłania. Tu i w lewo, tak? Dobra, na następnej w lewo odbijemy, już przygotuję sobie należyty zestaw. Nie no, dobra, miało być na następnej, ale trudno. Kurczę, była bomba. Ja, no to już trafiła nagroda do niego. Kurde, dobra, jakoś inaczej. Trzeba zarobić w takim wypadku. Samochodu jeszcze sprzedać nie mogę. W tej kwestii akurat kiepsko. No, a to by poszło pewnie za ładny pieniądz. Szkoda. No ale co, no to dołączymy do jakiejś akcji chyba, nie? No tam na pewno coś zarobimy. Nie, nie mapa. Online. Akcje. Dołącz. Do misji. Tak. No, i zobaczymy. Co nam wylosuje, jaki random pójdzie. No, jakby był dachowiec, to bym się nie obraził, szczerze. 18750. Ach, spory bilon, spory bilon. Jeszcze 3 razy bym dachowca zrobił i już mieszkanko jest. No i wtedy challenge completed. Chyba się wyrobimy nawet do końca czerwca w takim tempie. Rzecz bliźniego twego. Zbrodnia popłaca najczęściej wtedy, gdy konkurencja musi płacić za twoje błędy. Konkurencyjna ekipa utknęła z dużą dostawą towaru. Kawałek na wschód od farmy wiatrowej i sprowadzają cargo Boba, by ją stamtąd zabrać. Przeszkodź im w akcji i dostarcz kontener w umówione miejsce. Cholera, mam nadzieję, że oni potrafią pilotować dobrze Bobiego i w ogóle wiedzą, skąd go wytrzasnąć. Dobra, ale kamizelkę kupię, żeby nie padł jak like a bitch na samym początku. Okej, okay, nie Rebel, tylko Solwax. Dobra, i czekamy grzecznie, aż wystartuje host wreszcie. No, aj proszę bardzo, jak na życzenie, jak zwykle. Okej, okay, ale jest karabinek specjalny, jest kamizelka, jest maska, wszystko na miejscu. Pozostaje tylko przeszkodzić im w akcji, faktycznie. Dobra, a jak tam ze snajpą wyglądamy? Wyglądamy całkiem zacnie. Więc co, tu już mogę zacząć strzelać? O kurde, chyba powinienem! Jak to się stało? Ej, no mimo kamizelki, tak padłem po prostu, nie? Ale beton, dobra, kit, to trzeba ich tak ściągać, się okazuje. On tam, no, stoi, no, to jest, czy go nie ma? Gro, zdecyduj się, proszę. A jak tyle się wychylę, to już będzie za daleko? No, patrzcie, to nie. Dobra, cicho, dostał. Jeden. Drugi. Trzeci. Dobra, ładnie czyszczę. Ej, nie, sorry, ten jeszcze żyje. Nie, nie tamten, ten właśnie. No ej. No ej. Przecież dobrze dostaje. No jestem trochę dalej od telewizora, ale chyba widzę, gdzie koleś dostaje. No właśnie, dobra. Jeszcze rozumiem, że przy tamtym też będą. Okej, czy nie wypuściłem się teraz za daleko przypadkiem? Dobra, tam jest, bam. Tej, ale chyba nie umarł, tylko go postrzeliłem, no kurde. Dobra, to może... Ej, tam z tyłu, coś, ktoś się wychylił. Dobra, pięknie. Nie no, nie jest źle. Ale oni cały czas się tutaj trzymają tego zbocza. Okej, ktoś tutaj. Tam ktoś przejął samochód. Tutaj tylko zwłoki. No to co? Tutaj jeszcze ktoś faktycznie? No kontener jest tam. Gdzieś sobie leży. No właśnie tam. Dotarł do zatoki. Ej, i helikopter jakiś lata. Odzyskaj kontener. Ale chyba nie policyjny, nie? Ej, jest dobra, jest i Bobby. A ja bym go tak... Bam, zestrzelił. O kurde, ale street. Kurczę, to oczywiście musiał teraz zniżyć lot. Ej, dobra, ale jest odpowiednio nisko, żeby go zestrzelić chyba. Albo nie, dobra, zostawmy go, niech podleci tam, niech wyląduje. Przecież nie może strzelać z pokładu Bobiego, no i wtedy przejmiemy tego kargo Boba, weźmiemy kontener
Mission accomplished. Dobra, ale zostało tylko jedno życie. Trzeba być ostrożnym bardzo. Czyli tutaj sobie wejdę i tam zobaczymy, co się dzieje. Po drugiej stronie, czy na pewno żaden łachudra się nie ukrywa? Nie, chyba nie. Dobra, no to idziemy dalej. Daję tym wąwozem. Tutaj jestem osłonięty teraz z jednej i drugiej strony. Bardzo mądrze tędy schodzić, dobra. Odzyskaj kontener, ale tamten już Bobby wylądował. No wygląda właśnie na zwykłego przeciwnika. Aha, i chyba taki był faktycznie, ale w dalszym ciągu nie ma znacznika, że jest martwy. Nie, dobra, to trzeba przejąć. Ej, ło. Nie, to tylko ja, dobra. Już myślałem, że ktoś do mnie zaczął strzelać, ale nie. Sam sobie byłem niebezpieczeństwem. I w sumie nadal jestem. Dobra, jak tam tutaj? Z drugiej strony to wygląda. Tam gdzieś ktoś się nie czai. Strzelmy w koło. Chyba tutaj gdzieś, nie? A może kule odporne są po prostu. Dobra, masz tego Bobiego? No jak pięknie. Ej, ale to jest kolo. Masz? Ej, chyba nie. Nie, nie mogę strzelić. Dobra, to jest ziomek od nas. A przejmij proszę cię kontener, ja cię będę osłaniał. Znaczy na tyle, na ile mogę oczywiście. Dobra, zabrałeś go? No to możemy uciekać. Tupu, tupu, tup. To, no co, i znowu na górę. Kurde, nie ma czegoś szybszego tutaj. Nie, dobra, chociaż polećmy ze wszystkimi. Razem dziarską grupą. Ej, dobra, tu jest motor. No przecież tym to ja sobie dam radę. Chyba, że ktoś mnie zabije teraz. No ale czemu ich motoru nie wziął? Nie kumam. Przecież to jest świetny środek lokomocji właśnie na taki teren. Przecież same górki, pagórki. No dobra, może ten koleś będzie chciał wsiąść. Chyba, że już ma jakąś furę. No ale równie dobrze może cisnąć po prostu sprintem. O, shit. Dobra, przypominam, że tylko jedno życie drużyny jeszcze zostało. To niezbyt wiele. Więc fajnie by było, jakbym tutaj nie zginął. Ej, ale dobra, w sumie będę mijał własny samochód teraz, to może zahaczmy o niego zawsze bezpieczniej. Właśnie pod kątem tych żyć na koncie naszej drużyny. Ej, już dostarczył? Już po wszystkim? O, gratulacje, dzięki. Łatwo poszło dzięki tobie. I co teraz? Ile? 15. Ej, może być. Powtórzmy to i będę miał już 30 w tym odcinku. Całkiem niezły zarobek. Nie ukrywając. Kciuk w górę? Mogę kontynuować, ale tam jeszcze bym z chęcią ocenił tą misję. Nie była taka zła. Same deathmatche, skoki spadochronowe i wyścig. Giełdowy krach. Albo nalot na... jak wsiowy zbój. Kurde, dobra, weźmy. Czemu nie? Może uda się coś zarobić. Pagazzi Zentoro. To jest właśnie tym jeździł ten gracz ostatnio. Ha, jest chociaż to jest drogie. Zobaczymy później. Ewentualnie. Ale ja i tak póki co mam na co zbierać. Mieszkanko samo się nie kupi. Trzeba wyczarować pieniądze. Nie jestem hostem. Dobrze. Znaczy, że lagi nie będą po mojej stronie. dobra, dwie ekipy, które zjadły zęby na przemycie i zabójstwach, walczą o towar wśród poletek Grape Seed. Zgarnij pomidorki wrogiego gangu i dostarcz je do twojej kryjówki. No dobra, zostaliśmy w dwójkę, czyli nawet jeszcze, wiecie co, nie kupuję nawet kamizelki. Bo nie wiem, czy to dojdzie do skutku. Muszą być dwie wrogie ekipy, minimum dwóch gości w teamie. Dobra, nie, ale ci dochodzą. Wysyłaj te zaproszenia na potęgę. Dobra, no ale chyba jak dołączają, to można już kupić troszeczkę naboi, dosłownie troszeczkę. Dobra. No i chyba mam wszystko, czego mi potrzeba, żeby tutaj coś ugrać. A, w sumie już teraz nic nie mogę. A chyba, że zmienił na wymuszoną plus zebraną. No, no właśnie. I co jest wymuszoną? Pistolet. No, już myślałem, że granatnik. Ej, Grand Poland, siema, cześć, witam. Lubię z Polakami grać. Zawsze lepiej, raźniej, tylko mam nadzieję, że będzie w mojej ekipie. BWPL? Co to jest za ekipa? Big White Polish? Nie, nie, nawet nie chcę zgadywać, nie. Bo na pewno nie trafiłem, oj, na pewno. Kulą w płot dosłownie, to najwyżej mogłem trafić. A co tam 800? Jest gra z nami? Nie, niestety jest w drugim teamie. Nie, nie mam go w żadnym teamie. Oj, no kurde, słabo.
Dobra, jest salad, jest wszystko gotowe. Teraz tak, zgarnąć pomidorki i dostarczyć do siebie do bazy. Nas jest trzech, ich jest dwóch. Mamy realne szanse na zwycięstwo, jeżeli będę grał dobrze. A dobra, pistolet, zwykły pistolet. Dobra, i poza tym chyba widzę pomidorka tam za mną. Więc tak, zgarnijmy go. Aha, sorry. To po ich torbę trzeba iść. Dobra, to ja tutaj tak szybko polecę, bo tutaj widzę jakieś SMG. Sobie leży na środku, kurde, pola, więc zaraz pewnie ty i po mnie. Zgarnę serię. No, dalej, jest coś, dobra. Jest SMG, przyładuj. Nieważne, czy możesz. W sumie, dobra, nie, tutaj trzeba przeskoczyć. Pięknie, gdzie jest ich pomidorek? Co on tam wziął? Dobra, ale szocik też się przyda, to jest chyba przy wyjeździe. Nie, nie będę wsiadał na quada, ale tutaj faktycznie tego szotkiego wezmę, bo on pewnie do następnego killa zostanie. Ej, czy tam widziałem samolot? Nie no, pięknie. No to jak wszyscy czymś, no to ja też nie będę gorszy przecież, ale zanim wsiądę, to zgarnę tą kamizelkę. Dobra, jeden zgarnął torbę, teraz starczy go osłaniać. Jeżeli dobrze rozkminiłem ten tryb. Co mam? Pistolet albo SMG. 16 i 16. No wow. Shit. No ja... O, ładnie. Ej, przecież byłem w trakcie lotu aktualnie. To niczym ja kiedyś snajpą. Ej, dobra, lecą w takich krzajorach. I mam nadzieję, że dalej mam to SMG. Mam, dobra. Tu jest kamizelka po drodze. Mam nadzieję, że zdążę na jej dobie. Sam ktoś czymś jeździ. Chyba, że to jest normalny ruch uliczny. Ale coś mi się wierzyć nie chce. Dobra, bierz to. I teraz tak, mówię ci tam z prawej. Ale ja chcę ich pomidorka zwinąć. Ich torbę z dragami. Ej, dobra, tu. No! No nie! No nie wierzę, ale lama ze mnie. Choć wydawało mi się naprawdę, że tam głowę, kurczę, namierzyłem mu. No ale najwidoczniej nie. Dobra, kamizelka znowu, bo one się respawnują co chwilę. Tutaj shoty gdzieś leży. Podobno. No, dobra, ale takie headshoty to ja rozumiem. Okej, pomidorka trzeba zabrać, więc bierzmy tego quada. To jest tak, jeden tam z prawej ich zachodzi. A ja bym chciał tu. Tak po prostu, kurde! Gdzie? No ja tam za samochodem. Albo w jego najbliższym pobliżu. Nie no, kurde, dobra, to jest chyba... Ej, tu jest assault rifle. Mhm. Ukradnij torbę przeciwnika. Dobra, objective znam. Okej, i 60. Dobra. Ej, można było zwinąć jakiś pojazd z drogi. W sumie i wjechać tam na pełnym bucie. Ej, dobra, ale tu coś w środku jest. Podobno. Ale nie, nie wiem, jak tam mam wejść w ogóle. No ale okej, lecimy. Zabrał torbę. Jest okej, jest okej, jest dobrze. To jest tylko pytanie. Jak to suicide? Dobra, bierzcie te torby. Nie, sorry, kurczę, ale mi się przywidziało, że tam ktoś, kurde, stoi. Dobra, przeładuj. Żebym teraz nie zgarnął kulki. No gdzieś tam. Kurde, daleko, ale dobra, jadą z torbą. Żebym teraz w plery nie dostał. No! No, no bez kitu! No! Już myślałem, że tutaj nie padnie. Ale sorry, ten koleś tutaj lata nad nami, to jest jeden z graczy. Byłoby nieźle, ale dobra, ile mi zostało? Naboi? Z chęcią bym się przekonał. Jest dostarczona torba, jest jeden punkt na koncie naszego teamu. Dajcie szotkiego. Jest kamizelka? Nie, niestety nie ma, ale tam widzę znowu assault rifle. Jakiś kałaszek. Kurde. Zabił mnie z pistoletu, no to właśnie o to chodzi. Że nie trzeba mieć najlepszej broni, tylko trzeba dobrze umieć grać tymi, które się aktualnie posiada. Nie wiem, po co się schapałem. Trzeba było patrzeć po prostu, gdzie oni są aktualnie. Dobra, coś gdzieś, ktoś jakoś coś. Oh shit. Dobra, tam chyba ktoś biegł, więc o, tutaj. Się przyczepmy, przyklejmy. Musi nabiegać jakoś, prędzej czy później, z której ze stron. Tam od stogu siana podejrzewam, że będzie próbował zajść mnie. Albo nie. Albo on też czeka. Ale nie, no dobra, się teraz bawię w obrońcę typowo. Shit, tutaj, nie wierzę. Tam! Kurde, to gdzie ja strzelałem? Tak właściwie. Nic nie chcę mówić, ale chyba naszego pomidorka zaraz zwinie.
Nie fajnie, dobra, jest shot team, jest coś, dobra. Nie, ale ten latający nad naszymi głowami, kto to jest? Zabrał torbę. Okej, ale będzie uciekał pieszo, czy co? Okej, my im też zabraliśmy. No, fuck! No, heady tam wchodzą! No! Pięknie, tylko teraz ją znowu zabrać, tak rozumiem, o to chodzi. Aha, pilnować jej. Dobra. Tutaj shoty, ale nieważne. On tam może będzie próbował nabiegać po nią. Ktoś tam coś robi. Oj, tu. No gdzie on jest? Yeah. Dobra, czy jest shotgun? No tak, prosto na gościa wbiegłem. Prosto na niego. Ej, ale chyba drużynie całkiem dobrze idzie, tam mi się wydaje. Ej, jest snajpa. Nie, no przecież ja jestem ślepy, nie będę celował jeszcze ze snajpy. Czy to jakaś porażka. Dobra, nasz ziom. Może nie potrąciłem, będę przebiegał. Fuck, dobra, blisko było, ale na szczęście nie. Okej, wsteczny. Do przodu. Po assault rifle tam na lewo. Jak dostarczyli? Niedobrze. Bardzo niedobrze. Dobra, dawajcie assaulta. Kałaszka mojego, ukochanego. Dobra, jest i on. Jak widziałem, jak tam przemknął. Cholera, dobra, ale może mi się uda go jeszcze szczapić. W ostatnim możliwym momencie, zanim weźmie torbę. Cholera, już ma. I pojechał tam kładem. No shit. Nie wsiada? Czai tam bazę? No nie. Oh, to gdzie ja się schowam, nie? Przecież to nie będzie się schować, no. Ale spokojnie, 3 punkty dla nas, jeden dla nich, no nie powinni dostarczyć raczej. No raczej. Dobra, tego? Jeszcze nie mogę go ściągnąć. Cholera, dobra, będzie wsiadał? Czy nie? No tu go widzę, tu już strzelaj! No czemu nie chce? Aha, to jest nasz! Co ja wyprawiam? A w ogóle, czemu on ma naszą torbę w takim wypadku? To jest dopiero dziwna sytuacja. Nie, dobra, ale tutaj z prawej będzie kolo. Okej, okay, rozwalił kogoś. Może shotgun? No, to się musiało tak skończyć dla niego. Albo teraz dla mnie, jak się tyłem odwracam od kolesia, no nie. Dobra, ale trzeba dostarczyć torbę szybko. Tylko teraz tak, moje pytanie, mam jeszcze coś tutaj mam w Assault Rifle. Przecież widzę, jak biegnie, no przecież aha, sorry. Kurde, no te oznaczniki mogłyby się szybciej pojawiać nad głowami przeciwników. Ja bym się nie obraził osobiście. Dobra, tutaj mówicie, z lewej ktoś... Nie, ale może tutaj ciśnie między polami. To ja wcisnę teraz ja. Dobra, tam ich widzę dwóch. Yeah! Pięknie. 8 naboi jedyne. Tyle mi zostało tylko. Dobra, coś tam w niego weszło. Nieważne ile, ale coś tam wpadło. Jest pistolet. No ale dałbym sobie rękę uciąć, że tam trafiłem. Co prawda tylko jeden pocisk, nie? Ale no, pomogło to na pewno. Graczowi z mojego teamu. Dobra, to co? To jeszcze raz assault rifle i trzeba przypuścić szturm. Albo w sumie zostało 60 sekund. Można się okopać i bronić. Ale nie, no w sumie. Dobra, coś mam tutaj fajnego. Łohoho! Nie, no to teraz muszę biegać. Po prostu muszę. Jak? No przecież... Tu jest po prostu. Tak sobie stoi, nie? I tamten też, nie? No oczywiście dobra broń to podstawa. No ale też umiejętności. To nawet bardziej. No jak dobrego headshota się wymierzy pistoletem, to tak samo jak CKM-em. Tam gdzieś coś, ktoś, jakoś coś. Tu biegnie! No ale czemu go nie chcę złapać? No, ale tak to wchodzi na szczęście. Można celować w goleń. Czy samoloty się ścigają. Ej, dobra, nawet nie wiedziałem, że tutaj można tak sobie przebiec tędy. Dobra, ktoś którędyś jakoś coś? No, kogoś tam widziałem. Dobra, widzę go, widzę. Yeah! Nie, dobra, dobra pasa na sam koniec. 2 sekundy do końca. Popruty, dobra. Jest, dobra, ile zarobiliśmy na tym interesie? The winner is my team. Nie, ile? No ja 11200. Nie, no dobra, lepsze to niż nic. Kochani, dobra, zobaczymy jeszcze jak tam
A czemu? Ja bym tylko salut zrobił ładnie, grzecznie, kulturalnie. Ej, nawet nie byłem taki słaby. 10 zabójstw. Nieźle. Dobra, jakaś nagroda za to powinna być, ale też 8 zgonów, najwięcej. A dobra, kochani, ja w tym miejscu kończę ten odcinek, to trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!